Chciałem podziałać na wszystkie zmysły i chciałem, żeby kobieta poczuła się bardzo luksusowo i kobieco wiosny, która nadchodzi, a jednocześnie, żeby była bardzo silna. Tam było dużo inspiracji takich rockowych, pomieszanych z minimalizmem. Kolor, energia, myślę, że to jest najważniejsze w tej kolekcji. Podobało mi się to, że pokaz był bardzo minimalistyczny w formie, co pozwoliło się maksymalnie skupić na ubraniach. Bardzo mi się podobały te długie, pobłuczyste suknie, bardzo kobiece. Niezwykle pięknie uszyte, niezwykle pięknie leżące, wysmuklające sylwetkę z doskonałych tkanin. Sukienka fuksjowa, długa, z plisem z tyłu. Marzę, żeby mieć ją w szafie. Czerwona ramoneska, która się pojawiła na samym początku, bardzo chętnie bym ją skitrała w swojej szafie. Wszystkim dookoła głoszę, że najpiękniejszy i musi być mój, był czerwony komplet. To, co zaproponował Łukasz Jemioł, to jest tak niezwykła prostota. I przez to chyba jest tam tak ogromna siła, że każda z nas tak, patrząc na kolejną odsłonę, wzdychała. Zabrakło mi zapachu, bo gdyby jeszcze, kiedy pojawiły się te kwiaty, rozprzestrzenił się tutaj jakiś przepiękny zapach, no to bym prawdopodobnie zemdlała z wrażenia. Ale nie ma co ukrywać, jakby zmysły zmysłami, ale Łukasz jakby postawił na jakość, a nie na ilość, a to bardzo lubię.